Pan Patryk Grzegorzewicz jest najmłodszym olimpijczykiem, jeżeli chodzi o raciborskich sportowców i tych bywalców wielkich imprez. Czym dla Pana był udział w olimpiadzie? Jak to Pan odczuł jako bardzo młody człowiek jeszcze? Wówczas chyba jeszcze związany ze szkołą, prawda? Jeszcze kwestia tam matury, tak, i tak dalej. Tak, tak. Także wielkie różne wyzwania życiowe, można powiedzieć. A tu Pan musiał pojechać na drugi koniec świata i tam być najlepszy, jakby próbować być najlepszym. Czym była olimpiada dla Pana? Tamten rok był strasznie szalony, bo była olimpiada, mistrzostwa świata, mistrzostwa Europy i było wszystko w ciągu tak naprawdę miesiąca i zmiana stref czasowych, to też trochę przeszkadzało. Zaczynając od mistrzostw Europy, mieliśmy tylko jeden dzień przerwy, od razu wylatowaliśmy do Japonii, gdzie mieliśmy obóz przygotowawczy i potem już wyjazd do samej wioski olimpijskiej. Na igrzyskach nie wystąpiłem, byłem w rezerwowym sztafecie. Mógł tam tak naprawdę według mnie pobiec każdy, no ale przez takie decyzje i też moja dyspozycja, nie ukrywając, też była gorsza w tamtym czasie. Było to dla mnie, to było dość, no dość ważne, bo jednak nie każdy może sobie pozwolić jechać na olimpiadę. Więc to jest dość dobrym osiągnięciem. Ale czekam, jak wystartuję indywidualnie, czy nawet w sztafecie, to wtedy to już będzie na pewno całkiem inne przeżycie niż samo uczestnictwo. Bo to dla Pana jest bardzo ważne, że Pan na samym starcie jakby swojej kariery, Pan jeszcze na tym poziomie juniora walczy. Tak, ja miałem wtedy 19 lat, więc ja tam byłem jednym z najmłodszych, chyba drugi, była moja koleżanka młodsza na pewno. Więc no, jako junior pojechać na olimpiadę to według mnie naprawdę... Przed Panem duża perspektywa, może Pan jeszcze wielokrotnie tego doświadczyć, oby tak było, tylko trzeba być zdrowym przede wszystkim, tak, chyba, dokładnie. Bo talent Pan ma na pewno, tylko trzeba być, no i też ten upór, żeby wytrwać w sporcie wyczynowym, to nie jest proste też w okolicznościach, potrzebne są pieniądze, potrzebne jest też takie zaplecze. Proszę jeszcze powiedzieć, co aktualnie Patryk Grzegorzewicz robi i gdzie można liczyć, że będzie startował i można mu kibicować. Aktualnie jestem w okresie przygotowawczym. Właśnie niedawno wróciliśmy z obozu z Karpacza. Już w poniedziałek wyjeżdżamy na kolejny obóz do Spały. Potem start na hali się zaczynają. I w tym roku taką imprezą docelową są Mistrzostwa Europy Młodzieżowców w mojej kategorii wiekowej, gdzie właśnie ta forma będzie szlifowana, żeby trafić i tam powalczyć o medal. To jest okres letni, tak? Tak, to jest już w okresie letnim. To właśnie Mistrzostwa Europy Młodzieżowców. Są też Mistrzostwa Świata Seniorów. Więc to będą takie główne cele, żeby trenować do tego i się przygotowywać. Pięknie. Bardzo dziękuję.